Giorgi Ligeti był jednym z najważniejszych kompozytorów drugiej połowy XX wieku. Dzisiaj możemy wręcz zazdrościć Węgrom jakości ich muzyki klasycznej i popularności ich twórców na świecie. Oczywiście nasi twórcy też są w miarę popularni. Ostatnio jest wielki renesans Lutosławskiego i wreszcie Szymanowski się przebił do łask światowej publiczności. No ale takie osoby jak Béla Bartók, który tworzył mniej więcej w okresie II wojny światowej, trochę przed, trochę po, no przerastają swoją sławą większość naszych polskich twórców. W muzyce Ligetiego oczywiście widzimy pewne zakorzenienie w dziełach genialnego Béli Bartóka, który musiał uciekać przed faszyzmem, przed wojną z Węgier i dokończył swego żywota w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie był aż tak popularny, jak na to zasługiwał, a wynikało to z konserwatyzmu gustów muzycznych Amerykanów. Dziedzictwo Béli Bartóka u Ligetiego jest widoczne zwłaszcza w dziełach na instrumenty klawiszowe, bo nie zawsze to są fortepiany, to znaczy u Bartóka przeważnie, u Ligetiego różnie z tym bywa. Tworzył on również muzykę na klawesyny, co było na koncercie, o którym wam teraz opowiadam. Tworzył on też muzykę na urządzenia mechaniczne, na pianole, gdzie po prostu taśmy perforowane wchodzą jakby w mechanizm tego instrumentu i są w stanie jakby no oddawać muzykę na czymś, co jest jakby prawdziwym pianinem czy fortepianem, tylko ma w sobie ten mechanizm, który sprawia, że klawisze zostają naciśnięte nie tylko mocą dłoni człowieka, ale też poprzez samo urządzenie. Cykle maszynowe Ligetiego oczywiście są bardzo niezwykłe, bo on nie zapamiętał jakby tego, co ktoś grał na klawiszach, co w niektórych pianolach jest jak najbardziej możliwe, ale po prostu perforował taśmę, która przepływa przez tą pianolę. No i to, co stworzył, były to utwory bardzo trudne albo wręcz niemożliwe do zagrania dla zwykłego ludzkiego pianisty, który chce po prostu usiąść przed fortepianem i grać tenże utwór. Ligeti był przez ileś lat związany z tak zwaną szkołą darmsztacką, która powstała po II wojnie światowej w Darmstadzie. Była to szkoła, czy też grupa ludzi raczej, skupiona na jak najnowocześniejszej muzyce. Wówczas była to muzyka serialna, wywodząca się z odkryć muzycznych Schönberga, Berga, a zwłaszcza Weberna. Guru tej szkoły był zmarły niestety niedawno Pierre Boulez. Przez jakiś czas ta szkoła pokładała nadzieję w naszym Krzysztofie Pendereckim, ale stał się on zdrajcą jakby tej bezkompromisowej, atonalnej, serialnej stylistyki i usłyszał wręcz wprost reprymendę od Pierre'a Bouleza. Krytycy muzyczni i miłośnicy muzyki w pewnym momencie zaczęli się obawiać, że proponowana przez szkołę darmsztacką, bezkompromisowa, bardzo matematyczna, bardzo atonalna, bardzo jakby oparta na ścisłych regułach, chociaż nie mających nic wspólnego, czy też niewiele wspólnego z regułami muzyki komponowanej wcześniej, że ta stylistyka całkowicie zdominuje muzyczny świat klasyczny w Europie. Zwracano też oczywiście uwagę na to, że utwory pisane wedle tak ścisłych bardzo zasad są często bardzo do siebie podobne i brak im tego, co w sztuce jest jednak dosyć istotne, czyli różnorodności i pewnych cech świadczących o czyimś temperamencie, o istnieniu jakby żywego człowieka, który skomponował tą muzykę. Dziś z perspektywy czasu możemy ocenić, że te obawy były nieco przesadzone i dość niesprawiedliwe, ale wynikało to chyba z tego, że w pewnym momencie miało się wrażenie, że szkoła darmsztacka nigdy nie zostanie przez nic zdetronizowana. No cóż, została. Giorgi Ligeti też stał się outsiderem ze szkoły darmsztackiej, ale nie aż tak kontrowersyjnym i heretyckim jak Krzysztof Penderecki. Giorgi Ligeti postanowił nie wracać do poprzednich form, jak Penderecki, do neoromantyzmu na przykład, a odwrót Pendereckiego zaczął się w lubianej jeszcze przez wielu pasji według świętego Łukasza. Ligeti postanowił oddać się pewnego rodzaju eksperymentom, natomiast ze szkoły darmsztackiej nadal pozostał u niego silny
dryg do wertykalnej struktury muzyki, czyli struktury nakładających się na siebie rozmaitych tonów. Jego jakby mikropolifonie stały się aż tak gęste, że można by powiedzieć, że stały się klasterowe. Klaster to uderzenie bardzo wielu dźwięków na fortepianie początkowo. No i oczywiście jak komponujemy bardzo gęstą polifonię, dokładamy głos do głosu, głos do głosu, głos do głosu różnych instrumentów, różnych głosów ludzkich i interesuje nas sama struktura, a nie współbrzmienie, harmonia takiego akordu, no to wtedy oczywiście uzyskujemy często ciąg klasterów, takich jakby wystrzałów z różnych instrumentów. No i oczywiście wymaga to ogromnego talentu, żeby poza koniecznym w tym momencie muzycznym chaosem pojawiła się też jakaś artystyczna prawda i artystyczne piękno. Na koncercie słyszeliśmy połączone siły Il Giardino Armonico i zespołu Leopoldinum Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Obydwa zespoły są na światowej klasie, poziomie, o czym świadczą chociażby śpiewacy wykonujący Aventure, które tutaj udało nam się we fragmencie dla Was zdobyć. Bum, 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 bum.
W utworze Aventure widzicie bardzo bogatą fakturę muzyczną, bardzo bogatą właśnie też mikropolifonię. Widzicie głosy ludzkie, które no, nie śpiewają w sposób klasyczny, belkantowy, operowy, lecz które ilustrują różne nastroje, różne stany, napoły, zresztą satyryczne, groteskowe albo nawet makabreskowe. Jedną z najsławniejszych kompozycji Ligetiego, z której trzy arie zostały zaprezentowane na Wratislavi Cantans, jest opera La Grande Macabre, czyli Wielka Makabra. I muszę wam przyznać, że mam nadal tą operę w nagraniu, ale dopiero usłyszenie jej na żywo pokazało bogactwo i piękno tego utworu. Podobnie jest z Aventure, chociaż mam nadzieję, że możliwość jakby śledzenia na filmie tego, co robią muzycy, pomoże wam zrozumieć ten wspaniały utwór, który jest uważany za jedno z największych arcydzieł muzyki wokalno-instrumentalnej XX wieku. W Nouvelle Aventure i w Aventure no, zobaczycie różne techniki, jakimi posługuje się współczesny kompozytor, włącznie z zniszczeniem szybkim papierowych torebek czy zdarciem gazet. Jeśli ktoś z was nie jest przyzwyczajony do muzyki współczesnej i po prostu usłyszy, że jednym z instrumentów na danym koncercie była darta gazeta, no to oczywiście natychmiast pójdziecie w inną stronę. Ale posłuchajcie Aventure, zobaczycie, że tutaj wszystko jest na swoim miejscu, że te wszystkie zjawiska dźwiękowe i też dziwne sposoby dobywania dźwięku nie są przypadkowe. Ligeti stał się popularny w szerszych kręgach zwykłych zjadaczy chleba muzycznego dzięki umieszczeniu jednego z jego utworów w Odysei Kosmicznej 2001 Stanleya Kubricka. Ten utwór oddawał pustkę i samotność powierzchni Księżyca bodajże, na którym była baza i która to scena jest jedną z początkowych w filmie. Kubrick, co przyczyniło się do sukcesu filmu, użył wiele jakby utworów z muzyki klasycznej. No, najbardziej sławne jest Tako rzecze Zaratustra Richarda Straussa, ale oczywiście Ligeti zrobił niewiele mniejsze wrażenie na miłośnikach dobrego kina. No i cieszę się, że Stanley Kubrick zdecydował się zilustrować część sceny swojego filmu muzyką Ligetiego, bo przyczyniło się do popularności tej ważnej, wspaniałej i dobrej, bardzo dobrej artystycznie muzyki. Cóż jeszcze poza Aventure, czyli przygodami, było wykonywane na wspomnianym przeze mnie koncercie w Wratislavi Cantans? No, był to program łączony. Obok Leopoldinum, orkiestry kameralnej z Wrocławia, która gra na instrumentach współczesnych, grali też członkowie Il Giardino Armonico. I w tym programie muzyka Ligetiego, on był jedynym jakby kompozytorem współczesnym, który no, był wykonywany przez 60% tego programu. Obok niego pojawiali się mistrzowie wczesnego baroku, których dla was tu nie nagrałem, bo nie miałem jakby prawa nagrywać tych fragmentów, więc nie będę o tym mówił. Ale wspomnę wam, że wykonane między innymi zostało genialne Il Combattimento di Tancredi e Clorinda Monteverdiego, taka jakby recytacja w tak zwanym stylu concitate, w stylu wzburzonym. Był to eksperyment Monteverdiego, który tutaj nie różnił się za bardzo od Ligetiego. Też kochał eksperymenty, też robił wiele rzeczy po raz pierwszy. Jedyną może różnicą jest to, że Ligeti jednak odciął się od uchodzącej wówczas za najbardziej awangardową szkoły darmsztackiej. Natomiast Monteverdi był jakby takim pierembulezem swojej epoki, który wszystko co najnowocześniejsze, nawet jeśli bezkompromisowe, pchał do przodu. No i można też powiedzieć, że stylistyka Monteverdiego, oczywiście nie ta najbardziej śmiała eksperymentalnie, jak w Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, zdominowała późniejszą muzykę. Monteverdi, podobnie jak Michał Anioł w rzeźbie i malarstwie, tworzył nową epokę, tworzył epokę baroku. Czyli Getty też tworzy nową epokę. Jest wiele dzieł, które nawiązują do jego geniuszu twórczego, które nawiązują do jego eksperymentów. Jeden z nich na przykład polegał na ustawieniu 100 metronomów jako orkiestry i powstały z tego cykl dźwięków. Był po prostu pewnym studium chaosu, przypadku, który istnieje namacalnie w naturze
ma to podobne jakby oddziaływanie, ten utwór, to brzmienie nakładających się przypadkowo tykań metronomów do deszczu spadającego na jakąś powierzchnię, która bębni, że tak powiem, czy do grania świerszczy albo cykad. Są to pewne nakładające się na siebie przypadkowo dźwięki, ale o podobnej jakby jakości, które tworzą pewnego rodzaju wrażenie. Tych eksperymentów Ligetiego było więcej, w zasadzie większość jego utworów, obok tego, że rozpoznajemy w nich Ligetiego, nawet w tym utworze z metronomami, jest eksperymentalna. I tutaj bardzo przypomina to Cage'a, choć Ligeti miał inne podejście niż Cage. Choć podobnie jak Cage zajmował się czasem tym, żeby muzyka powstawała dzięki wymyśleniu pewnej przejrzystej reguły i nałożeniu tych reguł na siebie w jednym czasie. Tutaj można się doszukać pewnego podobieństwa między mistrzem muzycznego chaosu i przypadku Cage'em, a Ligetim. No i oczywiście jest dużo prac mówiących o pewnych podobieństwach, które często są przypadkowe w podejściu do muzycznej rzeczywistości obydwu tych mistrzów. Sam koncert był moim zdaniem naprawdę wspaniały, wręcz rewelacyjny. Wszyscy muzycy stali na wysokości zadania i jak słyszycie chociażby głosy wspaniałych śpiewaków, robili to naprawdę bardzo dobrze, a nie były to łatwe dzieła. Koncert odbywał się w Oratorium Marianum, które należy do dwóch obecnie barokowych sal w perle baroku, nie tylko dolnośląskiego, ale światowego. Jest to bardzo ważna budowla, czyli w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, który powstał pod koniec XVII wieku i był jeszcze kończony z początkiem XVIII wieku. No i w tym gmachu zachowała się Aula Leopoldina. Jest to jedna z najpiękniejszych barokowych sal w Polsce. Jeszcze no tutaj jakby uroku dodaje to, że nie jest to sala wnętrze kościoła, tylko wnętrze dawnego kolegium jezuickiego, jedna z sal. Ale oprócz Auli Leopoldina istnieje też kolegium Marianum, w którym dawniej słuchiwano muzyki. Aula Leopoldina miała inną nieco funkcję, choć przez jakiś czas była główną salą koncertową w gmachu uniwersytetu. Oratorium Marianum no niestety jest w dużej mierze rekonstrukcją. Uniwersytet nie był za bardzo zniszczony podczas II wojny światowej, ale no parę bomb wpadło i po prostu niektóre partie tego budynku uległy zniszczeniu, no i między innymi Oratorium Marianum. Dziś jest to więc, wnętrze tej sali jest rekonstrukcją. Akustyka jest też troszeczkę zaburzona przez obniżenie stropu, które było konieczne tutaj z różnych względów. A mistrzowie baroku, architektury barokowej, budowniczowie, no mieli niezłe wyczucie akustyki, które tu zostało dosyć jakby zmarnowane. Ale no, ten koncert brzmiał dobrze. Może dlatego, że siedziałem bardzo blisko, ale naprawdę było słychać wszystko wspaniale. Można się zastanawiać tylko, czy nie była to jednak zbyt mała sala dla tak dużej grupy osób wykonujących tą muzykę, bo mieliśmy przecież dwa zespoły. Ale z drugiej strony ta taka kameralna atmosfera, ta bliskość kontaktu z muzykami dawała też inne bardzo przyjazne odbiorcy efekty. No, rozmawiałem też oczywiście z moimi zaprzyjaźnionymi krytykami i im też się ten koncert bardzo podobał, choć niektórzy wyrażali swoje zwątpienie co do tego, czy należy słuchać dużo muzyki współczesnej, nawet jeśli to jest muzyka Ligetiego, ale z kolei inni stwierdzali, że jest to jakby ich świat, ich punkt wyjścia, bo przecież żyją w XX i w XXI wieku. Większość z nich jakby zaliczyła te dwa stulecia, jak i wielu z was. I ciężko rozumieć jakąkolwiek muzykę, jeśli się nie zna muzyki nowoczesnej, klasycznej, która w przeciwieństwie do muzyki rozrywkowej, którą też oczywiście wielu z tych ludzi jako muzykologów słucha i omawia i niektóre utwory szanuje, ale w przeciwieństwie do muzyki rozrywkowej, która bardzo często jest bardzo konserwatywna w języku dźwiękowym, jest tonalna, bo chce się sprzedać, a nie drażnić ludzi. Zatem język muzyczny jest, jeśli chodzi o muzykę klasyczną, sprzed 150 lat albo sprzed 200 lat co najmniej, bardzo zachowawczy. Więc w przeciwieństwie do tego, słuchając muzyki nowoczesnej, klasycznej, odkrywamy rzeczywisty język muzyczny naszych czasów. No jest to doznanie
nie do przecenienia i zachęcam was do tego, żebyście też spróbowali posłuchać trochę Ligetiego. Jego pierwsze utwory, wczesne utwory, są stosunkowo proste, a zawierają już pewien nastrój Ligetiego. Nie wiem, jak to opisać, gdyż oczywiście na początku mieszkał on w kraju komunistycznym, zanim wyjechał, no i był zmuszony do uprawiania socrealizmu, czyli do komponowania muzyki neoklasycystycznej, też bardzo tonalnej w swojej ekspresji, podobnej do tego, co tworzył Szostakowicz czy Prokofiew. Te utwory też są bardzo ciekawe, więc myślę, że dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony do eksperymentów tonalnych, te utwory mogą stanowić bardzo dobry przewodnik do dalszych przygód, do dalszych awantur.